No tak, pociągnęło go ewidentnie. A coś ewidentnie jest nie tak w tamtym miejscu. Jakaś kolejna nierówność drobna, która, no, która powoduje, że niestety mamy pierwszy opadek. Bartłomiej Kowalski oczywiście wykluczony z tego wyścigu, co tutaj nie mogło być żadnych wątpliwości. Taką decyzję podjął pan sędzia Krzysztof Mejz, to jest jedyna słuszna decyzja. Jarosław Hampel jeszcze w ostatnim momencie tuż przed uderzeniem spojrzał w lewo i no tyle dobrze, że był przygotowany na to, że nie wjechał w niego Bartłomiej Kowalski zupełnie znienacka.